przypadki miłosne. Anna Skoczek, Violetta Nowacka. Cześć. Cześć. Cześć, Wiolu. Cześć, Aniu. Wiolu. Aniu. I że Cię nie opuszczę aż do śmierci. O Jezu. Tragedia, nie? Tak nie móc kogoś opuścić aż do śmierci i trzymać się paznokciami jego. Z jednej strony tragedia, ale Ty chyba powinnaś się cieszyć z tego mojego wyznania tutaj. Wiesz, bo wyznania cieszą wtedy, jak nie ma w nich znamion desperacji, a jednak w tym zdaniu pobrzmiewa nutka desperacji. Nie opuszczę Cię, nie opuszczę, nie opuszczę. Pobrzmiewa nie w nas, ale faktycznie dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o osobach, które nie chcą rozstania. Mhm. Nie chcą zmiany, nie? Nie chcą zmiany, tak. nie rozumieją, mhm. Nie dociera do nich to, co mówi do nich partner. Słuchaj, chcę się rozstać. Mhm. No i wtedy jak tak trochę w posępny sposób to zdanie wypowiadane podczas pięknych zazwyczaj ceremonii ślubnych, mhm. I że Cię nie opuszczę aż do śmierci, mhm. Brzmi strasznie. Tak, ponieważ w ceremoniach ślubnych wszystko jest ładne z wyjątkiem tego zdania, bo ono jest takim jakąś sztuczną pieczęcią, która mówi, jest przysięgą, która mówi i przysięgam, że się nie zmienię. A jednak zmiana jest wpisana w ludzki los, czy sobie tego życzymy, czy nie. I mogą nam się zmieniać także poziomy uczuć i poziomy każdych zasobów innych. I że to przysięganie, że nigdy nie przestanę Cię kochać, czyli i Cię jeszcze nie opuszczę, to jest takie na wyrost. I czasami stajemy się niewolnikiem tej swojej przysięgi, a jednak życie nam mówi wyraźnie, że wszystko się zmienia i także to, co czujemy i to, co czują do nas inni i to, co mamy, a potem możemy nie mieć i że takie jest życie. W tym momencie, w którym składamy te deklaracje, być może ludzie tak myślą, mhm. Ale później następuje cały szereg zdarzeń. Czyli jest też zmian. Życie płynie i nam się coś zmienia. Zmieniamy się w związkach, związki ewoluują, ludzie ewoluują i czasami się okazuje, że uczucie, które było nawet i szczere i piękne, ale było dedykowane na przykład tylko jakiemuś czasowi, w którym nam służyło wzajemnemu rozwojowi. A związki są jednak także czasami tylko nauczycielami w życiu, a nie służą temu, żeby być długo i szczęśliwie. No niektóre tak, ale niektóre są tylko na jakiś czas i musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć mu do widzenia, i nauczyć się z niego to, co dobre i pójść po coś innego. Sytuacja idealna jest taka, że dwie osoby dochodzą do podobnego wniosku. Słuchaj, no nie wychodzi, nie idzie nam, musimy się rozstać. Druga osoba, być może zaskoczona na początku, chwilę przecierpi i jakby wszyscy idą dalej i układają sobie swoje życie na nowo. Ale życie tak nie wygląda przeważnie, że się dwóch ludzi w jednym momencie umówi na to samo. No i mamy tu sytuację taką, w której jedna osoba nie godzi się z tym rozstaniem. Tak, totalnie. I co się dzieje wtedy? I dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji, w których ktoś mówi drugiej osobie, słuchaj, nie kocham Cię, a ta osoba nadal chce być w tym związku? No wiesz, po pierwsze dlatego, że to, że się miłość kończy, nie znaczy, że musi się skończyć naraz u dwóch. I czasami osoba, która bardzo kocha, nie jest gotowa puścić tej miłości, bo się oprócz tego, że kocha, może być też uzależniona od tego partnera, albo zbudowała sobie na nim poczucie bezpieczeństwa, materialnego albo jakiegoś emocjonalnego, no i nie może się pogodzić, oznacza, że to dla niej za wiele znaczy, żeby powiedzieć tak po prostu żegnaj. I wtedy zaczyna się dramat w związku, głównie teraz będziemy mówili o dramacie też tej osoby, która nie chce puścić, ale o tej, co jest po drugiej stronie, bo z tego wychodzą dantejskie sceny. Jedna i druga osoba w takiej sytuacji może być nieszczęśliwa. No tak, bo jak próbujemy zatrzymać biegnący pociąg, to wiadomo, że to jest skazane na porażkę. No i w tym przypadku wszyscy muszą być nieszczęśliwi, jak próbujemy przytrzymać coś, co się skończyło, bo to jest sztuczne. I zaczyna się dramat. No osoba ta, która mówi nie puszczę Cię, przede wszystkim no, cierpi katusze, takie jak smutek, bezradność, ale też i gniew. Robi różne rzeczy przykre i trudne. Od, nie wiem, szantażowania próbami samobójczymi, postalkowanie osobie, której nie chce puścić, grożenie sobie, jemu. Wiesz, to są takie huśtawy emocjonalne, które potrafią zrujnować układ nerwowy i wpędzić tych ludzi naprawdę w ciężkie depresje i inne takie niefajne rzeczy. Powiedziałaś o wielu rzeczach naraz, teraz ja zastosuję to zdanie. Zazwyczaj Ty mi mówisz, zazwyczaj ja je słyszę, że pociąć zadaję na kawałki. Tak. Więc może właśnie potnijmy to na kawałki. Jest ten smutek, żal i rozpacz i grożenie autodestrukcją, czyli zabije się. Co z tym fantem zrobić? Jak to ugryźć? Wiesz, to też nie jest jednoznaczne, że zawsze jest taka sama odpowiedź, bo bywa tak, że ta osoba jest taką kruchą osobą przez cały czas trwania związku i rzeczywiście szansa, że ona to zrobi,
może być większa u takich osób, co w ogóle mają kruchy układ nerwowy i jak są zestawione nagle przez partnera silniejszego, to to, co mówią, ta groźba może się rzeczywiście spełnić. I wiesz, bardzo trudno jest przewidzieć, nie będąc psychoterapeutą, diagnostą, na ile to jest prawdopodobne ta groźba. Więc jeśli ta osoba, i wiemy o niej, że ona miewała już epizody depresyjne albo jakieś tam targnięcia na swoje życie, to może powinniśmy ten etap rozstawania się trochę rozciągnąć albo trochę go przypilnować bardziej, czyli nie tak na ostrzu noża, bo ta osoba, którą rzucamy, może potrzebować realnej pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej nawet. Ale żeby może, się może nie zabić. Tak być, że tak jak ty mówisz, że co, zaczniemy rozciągać w czasie, a ta osoba, która tak mocno chce przytrzymać tego partnera, sobie pomyśli i w jej głowie zrodzi się niecny plan, to też że jest, to jest no to też szansa na pozostanie. To pewne jest tak, że tutaj nie ma dobrych rozwiązań idealnych, tylko mówimy o tym, jak zapobiec temu, żebyśmy później nie pluli sobie w brodę, że spowodowaliśmy samobójstwo drugiej osoby, żeby zwrócić uwagę na te czynniki, jakiej konstrukcji ona była przed rozstaniem psychicznym. Jeśli ona była krucha, to to rozstanie rzeczywiście nie robimy radykalnie. Minusem jest to, że ta osoba zestawiona może poczuć, że to jest szansa, no ale dobra, mówimy o kosztach i że wtedy trzeba to zrobić na raty, to rozstanie. Ale bywa też tak, że nagle z tego nizowego, wiesz, ona po prostu, ta osoba porzucona, trzyma się tego tekstu, że się zabije, trochę jak taki szantażyk do tego, żeby było tak, jak ona chce. No i wtedy staje się to narzędziem manipulacyjnym do przytrzymania partnera. No i można wtedy, jeśli wiemy, że nigdy ona tak realnie, ta osoba nie zaniedbywała siebie i nic tu nie wskazywało, że sobie nie poradzi albo że nie i była silna, no to wtedy najlepiej zignorować takie sygnały. Ale uprzedzić może przyjaciół, rodziny, tak, żeby mieli na te osoby oko. O tak, tak, żeby samemu nie być opiekunem tego szantażu, ale rzeczywiście powiedzieć, że usłyszałem to od tej osoby. Nie? Żeby inni też czuwali, w razie czego, jeśli chcą czuwać. Kolejny taki element, i że cię nie opuszczasz do śmierci, robienie sobie złośliwości, niezgoda na rozwód, rysowanie samochodu gwoździem, utrudnianiem kontaktu z dziećmi. O. Słuchaj, mam takie pary, w których i 10 lat po rozstaniu kobieta, bo mam przykłady zadziwiając akurat kobiet, które się nie mogą pogodzić z tym, że on sobie poszedł do innej kobiety, i 10 lat toczą te wojny w sądach, utrudniają te spotkania, 50. rozprawa sądowa, a one dalej są w tej opozycji niezgody i jeszcze nastawiają dzieci, że tatuś taki tutaj nikczemny i poszedł do innej, że kobiety świadomie, nieświadomie brną w to latami. Czemu to służy? Wiesz, niczemu na pewno dobremu w finale to nie służy. Bo zatrzymywanie, wiesz, kijem Wisły nie służy niczemu, bo to się nawet nie da. Natomiast na pewno jest to taki sygnał, że ta kobieta, czy ten ktoś, kto nie puszcza i robi jeszcze na złość, na pewno jest w jakichś sidłach swojego własnego wewnętrznego mechanizmu, któremu się nie pozwala uporać z utratą. I ja bym radziła takim osobom, które już wiele lat są w tym gniewie, w smutku, w bezradności, bo to naprawdę są uczucia, które nie pozwalają żyć tu i teraz, bo nie pozwalają zaplanować dobrze przyszłości. Że to jest takie ugrzęźnięcie w przeszłości. Jeśli żyjemy z takim bólem niepogodzenia się z utratą partnera, to fajnie jest zwrócić się do specjalisty, bo psycholog jest tą najlepszym adresem, żeby z tym pakietem tych zachowań się uporać, z tym schematem niemożności poradzenia sobie ze stratą, bo ja tak to nazywam. Dotrzeć do tej struktury, która w nas tak trzyma się kurczowo tej straty, albo próbuje ukarać osobę, która nas opuściła, właśnie gniewając się, robiąc te pod prąd rzeczy, no bo to utrudnia życie i sobie samemu, bo nie można być szczęśliwym naprawdę. Ani własnym dzieciom, z którymi przychodzi nam być taką matką czy ojcem, która jest w tej szarpaninie, że to jest strasznie ciężkie, żeby się z tego leczyć. No to kolejny taki kawałek, tradycja, religia. To też może być takim powodem przy rozstaniach, dla których na przykład ktoś nie chce dać rozwodu, nie chce zgodzić się na odejście tej drugiej osoby. I no tak. Bo obiecaliśmy sobie przed Bogiem, bo taka jest tradycja, bo... Zobowiązanie jakieś, nie? Wobec siły wyższej, wobec może rodziny jakiejś, co też w to wierzą. No dla mnie zawsze, nie wnikając w to, w co ja wierzę i nie wierzę, najważniejsze jest pytanie do samego siebie. Czego pilnuję w życiu? No właśnie, co jest ważniejsze? Zobowiązanie względem czegoś, co nie jest mną? Co jest ważniejsze? Reguła? Zobowiązanie? Czy moje własne szczęście? Że to jest taki moment, bo właśnie zobowiązania religijne też są tym samym kategorią, tylko tu zobowiązujemy się sile wyższej, nie? Co jest ważniejsze? To rodzaj słowa danego komuś lub czemuś, czy moje własne osobiste życie? I jeśli wygrywają reguły, zasady i zobowiązania,
to zawsze musi przegrać moje osobiste, szczęśliwe życie. Bo czasami trzeba wybrać. Nie da się pogodzić jedno z drugim i musimy sami sobie zdać sprawę, co będzie priorytetem. I te momenty są właśnie tym chwilą, gdzie musimy zdecydować, czy zobowiązanie, czy to, co mi się wydaje, że Bóg ode mnie chce, jest ważniejsze, czy ważne jest dla mnie to, co ja naprawdę czuję i chcę w życiu. Czy ja chcę dzień po dniu czuć żal, stratę, zemstę, gniew? Mieszkanie z osobą, która mnie nie kocha i to deklaruje jasno. Tak. Ja to nazywam pozycja ofiary. Czy naprawdę tak chcę przeżyć swoje życie w tych uczuciach, zamykając się tym samym na osiągnięcie jakichś innych rozwiązań, na poszukanie sobie nowego partnera, nowego szczęścia. Czy ja tak chcę? Nie? No bo może się okazać, że jak sobie zadamy te pytania, no to będziemy jakby sensownie mogli stawić czoła tym zobowiązaniom opartym na doktrynach. Nie są to prawdy objawione, tylko też zasady, reguły. Być może warto zapytać sobie wtedy o sens wiary dalej w te doktryny. Może pora poszukać innej, której nie ma takich radykalnych zasad, jak konieczność wybierania między swoim dobrem a dobrem Boga. Kolejny kawałek taki z życia i że cię nie opuszczę aż do śmierci i teraz to uprzykrze ci tak życie, że po prostu zwariujesz. Czyli mówimy tutaj o stalkerach, którzy z jednej strony albo uprzykrzają życie w taki bardzo poważny sposób, a są sytuacje, w których... Niebezpieczne. Tak, zaczynają być już niebezpieczni i z kolei można słyszeć z tyłu głowy takie hasło, no albo będziesz ze mną, albo z nikim. Tak, to już jest groźba wtedy, nie? Stalkerzy w tych dramatach swoich wewnętrznych często posuwają się do takich ostatecznych gruźb. Bywa, że je realizują, jednak zbrodnie w efekcie też istnieją. Ignorowanie ignorowaniem, ale można czasami pomyśleć sobie, że są też narzędzia, do których można się odwołać, takie jak policja, kiedy to staje się już nieznośne, albo na tyle się boimy tych gruźb, albo zaczyna ona się przeradzać rzeczywiście w jakieś ataki lub tutaj napaści, że musimy sobie zapytać, czy ja mogę się odwołać do takiej nadrzędnej instancji jak policja. Ja zachęcam, że jednak tak. Że w którymś momencie nie musimy tylko, nie wiem, bać się albo czekać, aż jemu przejdzie, tylko po prostu zgłosić to na policję i tyle. Ja na pewnym etapie swojego życia usłyszałam taką radę, żeby się pozbyć takiego właśnie bardzo uciążliwego i niszczącego życie człowieka, że jakby pierwszą rzeczą do wykonania jest powiedzenie mu: słuchaj, mam całą teczkę dowodów na to, co mi robisz i jeśli jeszcze raz się to powtórzy, to idę z tym właśnie tak. Na policję, do sądu. To jest wzorcowe. Zapowiedź sankcji się nazywa. Czyli sankcją jest to, że pójdę na policję i to wszystko ogłoszę i pójdziesz tam pod sąd. I żeby to zapowiedzieć, bo często sama zapowiedź sprawia, że ten człowiek myśli: o, ona już naprawdę ma dosyć i się nie zawaha mnie za to, mi to ukrócić. Wcześniej prośby, nie rób tego, tak. bo niszczysz mi życie, bo właśnie no nie rób, błagam, nie rób tego. Tak. To było jakby za mało. Nie znaczyło nic. Tak, i wtedy wystarczy, że pokażemy tą odwagę do stawiania własnych granic, nawet na takim szczeblu jak policja czy sąd. I wtedy on mówi: o, muszę na nią uważać jednak, nie mogę tak bezkarnie już stalkować czy atakować, bo tu będzie, spotka mnie sankcja. I wystarczy czasami to. To jest pierwszy krok, który zalecam. A potem wykonanie tego, jeśli to nie pomoże. Czyli realne pójście na policję i realne zgłoszenie sprawy do sądu. Bo nie ma sensu tego ignorować, bo jak właśnie mówiłaś wcześniej, takie rzeczy jednak się zdarzają. To tak. Nie jest wymysł i to nie jest teoria. I że cię nie opuszczę aż do śmierci, nie podpiszę ci papierów, nie dam ci rozwodu. Będziesz ze mną tak tkwił. Przynajmniej na papierze. Ten człowiek już się dawno wyprowadzi, założy sobie kolejny, czy rozpocznie kolejny związek. Ta osoba nawet może żyć w kolejnym związku, a na papierze jakby nadal jesteśmy małżeństwem. Wiesz, to może służyć bardzo wielu rzeczom, nie? Na przykład potrzebie ciągle czy karania drugiej osoby, czyli jak ja nie mogę być szczęśliwa, to ty też nie będziesz, czyli utkwienie w takiej zemście. Ja znam takie pary, które tak funkcjonują no już za 20 lat na przykład, że na papierze jakby nadal funkcjonują jako małżeństwo, a każde ze współmałżonków ma już jakby swoje związki. Czy to jest tak, że tu się ktoś zapędził w pewnym momencie i po tylu latach już nie ma pomysłu, jak to odkręcić, nawet i się przyznać do błędu? No, czasami jest to wyraz tak zwanej lojalności względem swojej religii czy Boga, którym myślę, że służę w ten sposób, jak na papierze tego nie rozwiąże. Czasami jest to wyraz tego tej tak zwanej lojalności. Ja sobie myślę, że to energetycznie jest nieprawidłowe, żeby w papierach nadal podobno jestem małżeństwem, a tutaj buduję sobie związek z kimś innym, bo to jakby nie pasuje jedno do drugiego. Tak jakby jedną nogą być w przeszłości, a drugą próbować zbudować przyszłość i to zawsze coś tu jest nie tak z tym. Ja zachęcam ludzi, żeby czyścili swoją przeszłość do zera i że jak chcą powiedzieć przeszłości nie, to żeby mówić ją wyraźnie,
i oficjalnie, czyli także w papierach, w dowodach, żeby pozmieniać nazwiska. Natomiast jeśli tak robimy, to ta jakby jakaś część nas ciągle się okłamywała, że albo ten związek jeszcze może wróci, albo może, nie wiem, będę właśnie Bogu mile widziana, albo może społeczeństwo mnie tak nie oceni, jak mi się wydaje, że ocenia się rozwodników. I to takie jest jakieś nieprawdziwe do końca, bo albo zaczynamy nowe życie, albo jesteśmy w starym. Jak odpuścić coś, na czym człowiekowi mocno zależy? W odpuszczaniu na początek chodzi o to, żeby przyjrzeć się uczuciom i zadbać o uczucia, którym towarzyszą, jeśli coś się kończy, czyli jeśli opuszcza mnie ukochana osoba. Bo o te uczucia głównie chodzi, żeby się z nimi skomunikować, skontaktować i je godnie przeżyć. Przeżyć je, odprowadzić, pozwolić im wybrzmieć. Ludzie się nie zajmują własnym smutkiem wystarczająco albo prawidłowo, albo własnym strachem. Próbują go zamiatać pod dywan, tak? Albo stłumić, czyli inaczej stłumić. Popadają w tak zwaną rozpacz i w otchłań tych uczuć. A jednak ten moment, kiedy doświadczamy cierpienia, to jest taki moment tak jakby medytacyjny, który nas każe zatrzymać w tym doświadczeniu straty. Ale wiesz, ale te osoby już tyle zainwestowały czasu, lat, pieniędzy, uczuć, miłości. No to jak to tak odpuścić i co? I teraz jakby też 20 lat na przykład, czy 30 lat, tak sobie powiedzieć, o dobra, pocierpię i minie. Trudno sobie to wyobrazić i jakby chyba nawet można w jakiś sposób zrozumieć taką osobę, która się tego tak kurczowo trzyma, że no nie opuszczę cię. Nasze uczucia by wybrzmiały, czyli to jest prawda, że jeśli pozwolimy uczuciom przepłynąć przez ciało, nie dokładając tam komentarzy umysłowych, to uczucie same z siebie jest zjawiskiem fizjologicznym, które odpala się w układzie tam nerwowym czy mózgu i też przejawia się cieleśnie i wychodzi. Taka jest natura emocji. Są krótkotrwałe, są informacją, energią i tyle. Ale jak zaczynamy dokładać nasz komentarz z umysłu świadomego, czyli nasze oczekiwania co do miłości, nasze marzenia, nasze opowieści o tym, jakie to miało być, a nie ma, nasze założenia, czyli tak zwany umysł. Jak zaczynam klekotać ten umysł, że ta miłość nam się należy, albo że miłość jest na całe życie, albo że ta miłość się nie może skończyć. I jak zaczynamy słuchać tych wszystkich bredni naszego umysłu, to rzeczywiście nie da rady się pogodzić ze stratą niczego. Mówię nie tylko miłości, że coś się nie może skończyć, bo my sobie życzymy, żeby to trwało. Czy to jest młodość, czy to jest miłość, czy to jest, nie wiem, materia jakaś tam, pieniądz. Jak się uczepimy, jak my zaczynamy to gadać, że bez tego ani rusz, no to cierpienie ciągle się jątrzy. Czyli uczucia już by dawno wygasły, jakim pozwolimy się tam wypłakać, a umysł dokłada. Tu nam się uspokoi uczucie i znowu sobie zrobimy porcję tego samego uczucia, bo umysł nam to załatwił. Musimy się też przyjrzeć, co my mamy tu na twardym dysku, co ten umysł nam opowiada o tej utracie. Bo czasami nasze przekonania o tym, jaka miłość ma być, albo co nam się należy w życiu, to są nasze opowieści, których my do nich przywykliśmy, jakby to byliśmy my, a to są nasze przekonania nabyte w trakcie poprzednich jakichś tam zdarzeń, czasami we wczesnym dzieciństwie. Uczymy się myśleć, czym jest miłość, czym jest w ogóle związek i tak dalej. Więc to można też uleczyć w sobie, to nadmierne przywiązanie do instytucji miłości drugiej osoby w stosunku do nas. Ale to tak jak wspomniałaś, że to jest odpuszczanie, jakby ta umiejętność odpuszczania dotyczy wszystkich dziedzin i sfer życia. Ale ludzie są często tacy zaciekli, zawzięci, że to teraz ci udowodnię i nie odpuszczę. Oj, nie odpuszczę ci, bo moje będzie zawsze na wierzchu. No tak, bo ego też jest częścią ludzkiego życia. Wiesz, i ego jest zawsze pierwsze i na wierzchu, z ego się rodzimy. No i to umysł, to ego. Chcemy, żeby było po naszemu, że to też jest część ludzkiej natury. Że moje jest bardziej mojsze. Że moje jest bardziej mojsze, czyli ego, a poza tym to naturalne ludzkie przywiązanie do potrzeby bezpieczeństwa, czyli nie lubimy zmian, a lubimy to, co bezpieczne, nawet jak jest stare, bo to też jest część ludzkiej natury. Do zmiany trzeba dorosnąć, ze zmianą trzeba nauczyć się obchodzić, a nasza natura mówi nam, nie zmieniaj nic, zatrzymaj, miej, panuj, to moje. I to jest takie, z tym się rodzimy, ale po to mamy życie, żeby to przezwyciężać, żeby do tego ego dołożyć tą część duchową, która jednak zgadza się na zmiany i na straty, i na ewolucję, i na to, co nowe. I na to, cały czas myślę, całe życie nie zależy tylko od nas, tylko często tak, jest i na tak, puszczenie że w 50% kontroli. Tak, od nas. Tak, że puszczenie kontroli, że zaufaniu czegoś większego niż nasze ego i tak dalej, nie? Że puszczaniu się w nieznane, że na tym czasami polega radość życia, żeby poznawać coś, czego nie było. I że to bywa piękniejsze niż to, do czego jesteśmy przywiązani, ale musimy się dopiero nauczyć w trakcie życia, ucząc się przechodzić przez te kryzysy i przez straty. Nauczyć się odpuszczać, za tym go nie trochę w życiu, żeby mieć tę nagrodę w postaci racji? Że racja zawsze daje krótkotrwałe poczucie siły i samozadowolenia. Czyli ta dla ego zawsze wygrana oznacza triumf.
No dlatego to lubimy. Przyjemnie jest mieć rację, nie? Albo jak się inni z nami zgadzają, albo jak osiągamy swoje cele. Nie wiem, ja już się nauczyłam nie wchodzić w ping-pongi, więc jakby tak, ale wiem, że przyjemnie jest tego... się nie kłócić często. Tak, ale zaczynamy zawsze od tego, zauważ, nie? Dzieci nawet już w piaskownicy, moje, daj mi. To jest taki instynkt, żeby najpierw być przy sobie. I jak się dowiemy, że możemy wygrywać i że jest fajnie, jak mamy rację, ale czasami się zdarzają sytuacje, na które nie mamy wpływu, i to się wtedy uczymy, że możemy odpuszczać. Ale to się czasami dzieje właśnie przez zmęczenie materiałów tego wygrywania. No i po to są też takie utraty, żeby się dowiedzieć, że jak puszczam kontrolę, to czasami robię przestrzeń w życiu na przyjście czegoś nowego, czego nie kontrolowałam, a przyszło samo. I to są te nagrody za puszczanie tej racji. Tej kontroli. Tej kontroli, tego przytrzymywania drugiej osoby przy sobie. Czyli nie ma sensu na dłuższą metę w związku, który przechodzi kryzys i widać, że już jakby nie ma szans powtarzać sobie i życie nie opuszcza aż do śmierci. Tak, i to jest pod prąd z życiem, nie? Jeśli jedna osoba nie chce kochać, to znaczy, że nie można jej zmusić do tego, żeby ona z powrotem była dla nas. Nie można? Nie. Nie, można mieć iluzję, że i manipulować rzeczywistością, ale i tak nie możemy wpłynąć na uczucia drugiej osoby. To jest właśnie coś, na co na pewno w życiu kontroli wpływu nie mamy. Uczucia drugiej osoby. Na uczucia albo drugiej osoby. Albo ktoś mamy nas wpływ będzie kochał, albo tak. Nas kochać nie będzie. Tak jest. O tym niekochaniu i tym niekochaniem dzisiaj kończymy kolejny odcinek przypadków miłosnych. Czy smutny? Trochę refleksyjny może, co? Refleksyjny, życiowy, nie? Uczcie się odpuszczać, słuchajcie, bo czasami jak zaczniecie odpuszczać w drobnych tematach, to może się okazać, że będziecie mieli to przetrenowane na tyle, że i te duże będzie wam łatwiej przetrwać. Tak, i wtedy życie da coś lepszego niż to, co wam się wydało, że musieliście przytrzymać. Otwórzcie się na nowe. Tak, wszechświat zawsze daje. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zapraszamy was na kanapę do gabinetu Violi, self-przyjazne terapie. Poznań Wilda. Z Pytalskiego. Tak, możecie sobie wyobrazić, że jesteście tutaj razem z nami, a ja swoim głosem zadaję te pytania, które wam skaczą po głowie. Do usłyszenia. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.